Wczoraj mówiłem o naszych problemach w kontekście Boga, w jakiego wierzymy, Boga, jaki nam się objawił, Boga opiekuna, Boga bliskiego. Mówiłem o tym na podstawie psalmu 147. Dziś chciałbym dodać jeszcze jeden wniosek, który wypływa z zakończenia tego psalmu. Po tym, jak autor przedstawia Boga jako ingerującego zarówno w wielkie sprawy kosmosu, jak i w najdrobniejsze dziedziny naszego życia tu na Ziemi, mówi nawet o karmieniu bydła i ptactwa, autor kończy taką prawdą. Oznajmił swe słowo Jakubowi, ustawy swe i prawa Izraelowi. Nie uczynił tak żadnemu ludowi, dlatego nie znają jego praw. Alleluja. Wobec takiego wyróżnienia można zareagować w różny sposób. Jednym ze sposobów jest to, co sugeruje sam psalmista. Alleluja. Wielka radość. Oznajmił swoje słowo Jakubowi, ustawy swe i prawa Izraelowi. Czyli Izrael mógł cieszyć się z tego szczególnego wyróżnienia, z tego, że jest w jakiejś uprzywilejowanej pozycji. Oczywiście, oprócz radości, zaraz za tym może pójść chęć wywyższania się. No, jeśli Bóg tak nas wywyższył, a tamtych nie wywyższył, no to znaczy, że oni są gorsi, że możemy nimi gardzić, że możemy nawet ich krzywdzić my, jako wybrańcy Boży. I niestety wielu Żydów tak postępowało i postępuje. Ale jest też inny wniosek z tych słów. Jeśli Bóg mnie tak wywyższył, jeśli dał mi coś, czego nie dał innym, to być może nie jest to powód do pychy, wynoszenia się czy krzywdzenia innych, ale jest to zobowiązanie do służby dla innych. Kiedy przenieślibyśmy się do Nowego Testamentu, to zobaczymy, że rzeczywiście taka motywacja jest tym, co Bóg chciał w nas, tu już odnoszę się także do chrześcijan, wzbudzić. Chrześcijanie są wywołani ze świata, są szczególnie wybrani i zwołani w ten nowy organizm, jakim jest Kościół chrześcijański, gdzie wszyscy jego członkowie mają Ducha Świętego, mają zbawienie i mają pełne objawienie w postaci całej Biblii, Starego i Nowego Testamentu. I rzeczywiście również chrześcijanie mogą z tego wyprowadzić wniosek, że są lepsi, że są jacyś szczególni w oczach Boga, a inni są, powiedzmy, mniej szczególni. Są gorsi, godni pogardy, czy nawet jakiegoś złego traktowania. Wiemy, że to jest absolutna nieprawda. Wiemy na podstawie objawienia, ale także na podstawie naszego doświadczenia, że wszyscy ludzie zgrzeszyli, że tak jak inni i my jesteśmy grzesznikami, że przed Bogiem zasługujemy tylko na piekło, jeśli miałby ocenić sprawiedliwie całokształt naszego życia. Tutaj, pomimo że możemy w jakichś małych zakresach różnić się niemoralnością tu między ludźmi tego świata, to, że rozpoznaliśmy w Jezusie zbawienie, rozpoznaliśmy Jego wielką miłość i ofiarę dla nas, nie jest naszą zasługą, jest łaską Boga, jest odpowiedzią na Bożą ofertę. Ale przypomnijmy sobie, że powodem złożenia nam tej oferty zbawienia jest właśnie nasze potępienie, a w tym zakresie nie różnimy się od ludzi niewierzących. Ich czeka dokładnie takie samo potępienie, jak nas czekało, zanimśmy uwierzyli. Apostoł Paweł mówi to, że i my wszyscy kiedyś byliśmy z natury, tak jak i inni, dziećmi gniewu. I teraz, kiedy znajdujemy się w tej uprzywilejowanej sytuacji dziecka Bożego, które ma Ducha Świętego, ma przebaczone wszystkie grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, ma dostęp do pełni mądrości Bożej dostępnej ludziom w postaci Pisma Świętego,
czy nie powinniśmy rozpoznać tej uprzywilejowanej pozycji jako właśnie szczególnego zobowiązania? Czy nie powinniśmy, tak jak Bóg zamierzył w stosunku do Izraelitów, którym oznajmił swe słowo, ustawy swoje i prawa, nie uczynił tak żadnemu ludowi, dlatego nie znają jego praw? Czy my dzisiaj nie powinniśmy naszej sytuacji rozpoznać właśnie jako wielkiego zobowiązania do wychodzenia do świata z prawdą Bożą, z Jego dobrą nowiną, z przekonywaniem o tym, że Bóg istnieje, że nagradza wszystkich, którzy Go szukają, że chce każdemu dać darmowe zbawienie? Czy nie to właśnie powinno być naszą odpowiedzią na to wspaniałe uprzywilejowanie dzieci Bożych, jakiego jesteśmy dzisiaj radosnymi beneficjentami? Apostoł Paweł tak ujął odpowiedzialność, która spoczywa na chrześcijaninie. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakbym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, aby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak, biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli.